Targi Kielce, Santur, Carbon Hollow, cały widelec z karbonu, czyli rura sterowa, korona i dół również z karbonu. LRLC. Tak, bardzo fajnie, widzicie? Zajebisty, ale jaki lekki. Skurczy byk. Skudę karbonu. Dobra, odstawiamy, bo już obczajają, żebym go nie rozwalił. Bardzo fajne widły, bardzo fajne. Tytanowa oś, ale lekka. Kurde. Bardzo fajnie. Dobra. Santur cały z karbonu. Jeszcze raz. Carbon fiber. Cały. Zajebiście lekki. Gdzie te tłumiki są? To? Za tłumiki amortyzatorów, nie? Duroluxa tu będzie chyba Aurona. A? Nie, to jest na pewno Durolux. Ten ostatni, bo ma dwa reboundy. Widzisz, na samym końcu ma dwa reboundy, co oznacza, że jest wolny i szybki rebound, nie? O, widzisz, i tu jest ta tytanowa oś. Tak. Dokładnie, która jest tylko w Auronie. Dobra. Fajny amortyzator chyba u nich. Tak? Następny rok będzie dopiero ośka 15 i wtedy pewnie kupię. Weź mnie na ryj. Trzymaj tylko. Wiesz, ja nie mam telewizora z góry na dół. Ładnie chodzi. No, zajebiście chodzi, nie? No. I kosztuje mniej niż 2000. Tak? No. To pipe kosztuje 4, nie? Czekaj, bo nie wyłączyłeś tego.